Cześć, jestem Gabi, a to jest podcast Chociażby, na którym mówię o minimalizmie, samorozwoju i dbaniu o siebie. Dzisiaj chyba ulubiony wasz temat, czyli szafa ubrania i to, jak w końcu mieć zawsze co na siebie włożyć, jak ogarnąć szafę od A do Z, parę tipów, parę przestróg, w sensie czego nie robić, co mi pomogło i co wam polecam. Także jeżeli jesteście ciekawi i ciekawe, myślę, że głównie ciekawe, ale nie chcę tutaj nikogo dyskryminować, także zapraszam. Po pierwsze, dla kogo jest ten odcinek? Już wyjaśniliśmy sobie, że oczywiście płci tutaj nie mają znaczenia, natomiast chodzi mi o problem. Problem, który ja tutaj pomogę może rozwiązać, polega na tym, że mamy pełną szafę ubrań i nigdy nie mamy co na siebie włożyć. Ja już opowiadałam o tym w odcinku o minimalizmie w szafie, także zapraszam cię do niego, jeżeli nie słuchałaś. Ale dzisiaj chciałabym trochę podejść do tego bardziej konkretnie, bo jeżeli już nawet założysz, że chcesz mieć mniej ubrań, bo... Pro tip. W większości przypadków, jeżeli masz problem z tym, że nie masz co na siebie włożyć, to twój kłopot wynika w dużej mierze z tego, że masz za dużo rzeczy i nie jesteś w stanie w ogóle określić, co lubisz, co ci się podoba. Jeżeli bardzo skupimy się na wydobyciu esencji tego, co lubimy w ubraniach, bo ja wiem, że to zawsze podkreślam, ale zawsze będę podkreślać, że uważam, że ubrania to nie są tylko ubrania, to jest duży element naszej gdzieś tam eksponowanej tożsamości i nawet jeżeli tego tak nie postrzegamy, to ubrania wiele o nas mówią, o tym, jakie mamy podejście do życia, do siebie, na przykład stawiając na pierwszym miejscu wygodę, przewiewność, dobre materiały i tak dalej. No wysyłamy inny komunikat światu też, niż na przykład chodząc codziennie w szpilkach i w sukienkach. I to nie znaczy, że któryś z tych komunikatów jest bardziej wartościowy, albo lepszy, albo cokolwiek, tylko no, warto mieć tę świadomość i myślę, że osoby, które mają problem z ubieraniem się rano czy na jakieś okazje, mają tę świadomość. I mają tę świadomość wręcz nad wyraz rozwiniętą. To znaczy wiedzą, że to o nich mówi więcej niż mogłoby się wydawać na przykład osobie, która nie ma takiego problemu, bo rano wstaje, bierze koszulkę, bierze spodnie i już jest gotowa do wyjścia i nie ma tego momentu takiego na refleksję. I znowu, ja tutaj nie mówię, co jest lepsze, tylko że jest różne, nie? Różne są te podejścia, no i zwykle osoby, które mają problem z ubieraniem się właśnie, czują taką presję dziwną przed tym, w czym wystąpią, a ostatecznie to jest też tak, że oni nie kończą te osoby w jakichś niesamowitych kreacjach i niekoniecznie chcą na siebie zwrócić uwagę. Często to nawet jest ta druga strona, w której po prostu nie chcą w żaden sposób na siebie zwrócić uwagi, ale zrobić to w jakiś taki odpowiedni sposób, w sensie bardzo sobie na przykład kreują jakieś standardy i tak dalej, wysokie co do tego, jak powinni się prezentować, nawet jeżeli to nie ma być w żaden sposób widowiskowy. Mam nadzieję, że rozumiesz, o co mi chodzi. I ja miałam tak przez lata, to znaczy, że bardzo chciałam, żeby wysyłać komunikat, ja się tym nie przejmuję, a jednocześnie bardzo się tym przejmowałam i starałam się, żeby moje tam, nie wiem, to jak się ubieram, w żadnym stopniu nie pokazało, że się postarałam. To jest w ogóle śmieszne, ale tak było. I nikt, podejrzewam, że tam, nie wiem, z czasu moich studiów nie powiedziałby, że ja się dłużej niż tam 2 minuty zastanawiam nad tym, co założyć. A to był szeroki i po prostu rozbudowany proces zastanawiania się nad tym, co założyć, żeby było nie widać, że ja się nad tym zastanawiałam, że się odszykowałam jakoś, ale żebym właśnie gdzieś tam się zmieściła w tych swoich standardach, które sobie ustaliłam. Wracając do tej ilości. No bo może być też tak, że ty wcale nie chcesz mieć tam właśnie bardzo małej ilości ubrań, chociaż ja w tym odcinku o minimalizmie mówię też o tym, że ja modę lubię i dojrzałam w ogóle do tego, żeby lubić modę i nie wstydzić się na przykład tego i nie czuć, że to jest próżne, bo właśnie w tych czasach, o których przed chwilą ci wspominałam, czyli czasach studiów, ja sobie gdzieś tam wyhodowałam takie przekonanie o tym, że w ogóle zainteresowanie tą zewnętrzną stroną jest próżne i kiedy miałam koleżanki, które bardzo jakoś się tam angażowały, bardzo przeżywały na przykład, co inni mają ubrane i tak dalej, to wydawało mi się to takie małe i jednocześnie było w tym bardzo dużo hipokryzji, ponieważ ja wracałam do domu i dużo swojej uwagi gdzieś tam i tam przestrzeni mentalnej poświęcałam na to, jak wyglądam, jak wyglądają moje ubrania i tak dalej. I miałam z tym problem za każdym razem przed wyjściem, natomiast no, wydawało mi się to takie niegodne, no nie? No i jak w momencie, kiedy trochę lat minęło i, znaczy to brzmi jakby minęło jakoś bardzo dużo lat, ale to był ten czas mojej przemiany, powiedzmy 3-letni. I zrozumiałam, że to dopiero jest próżne, kiedy się wstydzisz swojej jakiejś tam naturalnej strony, swojej osobowości, która jest
i ma prawo mieć w sobie trochę próżności, starając się jakoś zbudować taką fasadę, taki schron swojego bycia ponad tym. Ja wiem, że ja zaczynam nie od konkretów, ale spokojnie, będą konkrety, teraz trochę filozofii, żeby pogodzić się z tą swoją trochę próżną stroną. Jeżeli masz problem z ubieraniem się rano, czy tam na okazję po prostu dobieraniem stroju, bo zawsze ci się wydaje, że coś wygląda nie tak, przebierasz się po 100 razy, kupujesz ciągle nowe ubrania, a nic z tego nie wychodzi, szafa ci pęka w szwach, a ty nie masz co na siebie włożyć i nie dajesz sobie jakoś rady z tym, a jednocześnie, mimo że ciągle kupujesz jakieś ubrania, to nie czujesz, żebyś się ubierała coraz lepiej w żadnym wypadku, nie czujesz, żebyś miała swój styl, żebyś wiedziała, co lubisz i tak dalej, no to jest ta twoja próżna strona i ona się ma dobrze, tylko że prawdopodobnie, także, znaczy nie wiem, może ją akceptujesz. Jeżeli ją akceptujesz, to możemy przejść dalej, ale jeżeli nie, no to warto przed sobą przyznać, że jeżeli tyle gdzieś tam to wywołuje u ciebie jakąś trudność, to ubieranie się przed wyjściem, to znaczy, że to ma dla ciebie znaczenie. I to ma znaczenie jakieś dla ciebie głębsze, poza tym, żeby mieć po prostu czyste ubranie i wyjść z domu. Tylko jednak chcesz się w jakiś sposób wyrażać z tymi ubraniami i możesz poświęcić im taką sensowną uwagę, czyli nie taką bezsensowną, sensowną, czyli nie bezsensowną, to ci wytłumaczyłam. W każdym razie taką uwagę, która będzie skoncentrowana na konkretnym zadaniu, i zaraz ci powiem na jakim, a nie na takim marnowaniu po prostu godzin. Nie wiem jak w twoim przypadku, ale ja marnowałam godziny, jakby to tak zliczyć miesięcznie na przykład, na stanie przed lustrem, przebieranie się po 100 razy i w końcu wychodzenie w tym, co już miałam 1000 razy na sobie, bo w tym się tylko czułam dobrze, a ta przewalona sterta ciuchów nie wiadomo czemu w ogóle służyła. Żeby cały ten wysiłek, cały ten zmarnowany czas przekierować na coś innego, na konkretne zbudowanie sobie swojej szafy, swojego stylu, tego, w czym lubimy chodzić. I to kolejna rzecz, którą powtarzałam, że człowiek składa się z ciała, duszy i ubrania. Także jeżeli już zaakceptujemy ten fakt, chociaż tak jak mówię, to nie musi być faktem w przypadku osób, które przejmują się tylko tym, żeby, znaczy to tak zabrzmiało wartościująco, dla których istotne jest po prostu, żeby coś było czyste, wyprasowane i tyle. Na tym się kończy funkcja ubrania. Ubranie ma służyć noszeniu i tak dalej. I to jest jak najbardziej spoko. Ja miałam momenty w życiu, w których żałowałam, że nie mam czegoś takiego w sobie. W sensie nie przejawiam takiego podejścia i nie potrafię się go nauczyć, nie potrafię tak na to patrzeć. Wyłącznie w ten sposób, aż do momentu, w którym zaakceptowałam, że jestem takim typem osoby, dla której to jest istotne. Pracuję nad tym i jest coraz lepiej, żeby to nie było zbyt ważne dla mnie, żeby to nie determinowało moich dni, bo kiedyś tak miałam w bardzo dużym stopniu, że na przykład kiedy założyłam coś, w czym czułam się tak średnio, to wpływało już na cały nastrój, przez cały mój dzień, nie? I to, jak się później zachowywałam i tak dalej, no łączyło się z tym. Także staram się tutaj zachować umiar, ale zaakceptowałam to, że dla mnie to jest istotne. I jeszcze w sytuacji, kiedy pozwoliłam sobie na tę akceptację, i tak jak już kiedyś ci wspominałam w odcinku, że wylądowałam zawodowo w branży modowej i nabrałam bardzo dużo szacunku w ogóle dla tworzenia mody, dla osób projektujących i osób po prostu zafascynowanych modą, bo widzę, jak to może być formą sztuki. To nie mówię tylko o takiej modzie wybiegowej, tylko o tym właśnie wyrażaniu siebie, że nawet prostymi ubraniami, nawet najbardziej klasyczną szafą, że to, kiedy jest w sposób przemyślany i taki akceptujący to, że ja tak na to patrzę i mogę temu poświęcić uwagę wbrew temu, że wszystko mi mówi, że to jest próżne. Mam na myśli to, że uważasz coś za próżne, że ktoś poświęca uwagę temu, że na przykład na Pinterestie przegląda sobie jakieś stylizacje, w domu sobie coś testuje i ma z tego radość. W momencie, kiedy ty poświęcasz na przykład 3 godziny przed wyjściem na piwo, mówię o wyjściu na piwo, bo niedługo wychodzę na piwo, przed wyjściem na miasto i po prostu spotkaniu się ze znajomymi i poświęcasz na to 3 godziny i ostatecznie nie jesteś do końca zadowolona z tego, jak wyglądasz, chciałabyś wyglądać inaczej i już w ogóle masz pomysł na to, co byś sobie chciała kupić, żeby to naprawić, nie? W sensie, mam nadzieję, że ten cały mój wywód jest chociaż trochę dla ciebie zrozumiały, bo nie chodzi o to, że on jest taki skomplikowany, a ja jestem taka światła, tylko trudno mi dosyć to wytłumaczyć, dlatego że to była taka moja ścieżka długoletnia tej akceptacji próżności i nie wiem, na ile to dotyczy innych. To jest takie moje spostrzeżenie co do tego, co mnie bardzo blokowało, żeby zająć się
po prostu na serio tym, co ja lubię, jak chcę się ubierać, jak nie utrudniać sobie, bo mam wrażenie, że w tej kwestii ubraniowej popełniamy w ogóle też takiej wizerunkowej, popełniamy bardzo dużo autosabotaży, w której, no, którymi na przykład jest właśnie kupowanie dużej ilości rzeczy, na przykład z promocji na wyprzedaży, bo jest tanie, bo chcemy więcej, bez zastanowienia, czy nam kiedykolwiek to pomogło. To jest też w ogóle taka ciekawa sprawa, że my jako ludzie robimy bardzo często takie rzeczy, które nigdy nie przyniosły skutku dobrego, takiego oczekiwanego przez nas rezultatu, a mimo to powtarzamy to, oczekując, że w końcu to ten rezultat przyniesie. No to jest ciekawe i fajnie sobie zauważyć po prostu w swoich zachowaniach coś takiego i jednym z nich są zachowania ubraniowe, bym powiedziała. Dobra, a teraz przejdę do konkretów. Wydaje mi się, że może na początku tego odcinka powiem, żeby ktoś sobie przewinął o połowę, jeżeli nie lubi filozofowania w moim wydaniu. Natomiast przejdziemy teraz do konkretów, czyli do tego, jak ogarnąć szafę od A do Z. Pierwsza sprawa, pierwszy krok. Wyjmij wszystkie swoje ubrania ze wszystkich szaf w mieszkaniu, a najlepiej, jeżeli gdzieś jeszcze je przechowujesz, na przykład w domu rodziców albo coś takiego, żebyś wszystkie zgromadziła je w jednym miejscu, w jednym pomieszczeniu i żeby to nie była szafa, tylko naprawdę wyjąć te rzeczy i niech one sobie leżą na łóżku, niech stworzą wielką kopę ubrań. I coś, co ja robiłam często źle i wiem, że wiele z Was też tak robi, bo na blogu dostawałam takie podobne komentarze, że pracowało na zamkniętej szafie, to znaczy nie dosłownie zamkniętej, tylko ona była wypchana ubraniami, no i wtedy każdą rzecz sobie, na przykład ja brałam do ręki, zastanawiałam się zostawić, nie zostawić i odkładałam z powrotem. No i tak każdy wieszak wyjmowałam i zastanawiałam się. Zwykle kończyło się tak, że może wyrzuciłam ze dwie, trzy rzeczy. No i miałam wrażenie, że znowu poświęciłam na coś czas, a nie mam żadnych efektów. I zorientowałam się, no niepokojąco długo mi to zajęło, ale że to jest bardzo zły sposób. To znaczy, ty nie widzisz wtedy, ile tego masz, ile masz na przykład ubrań danej kategorii. Nie myślisz o rzeczach, które są na przykład w innych pokojach, w praniu. Właśnie ważne, żeby też zgromadzić te rzeczy, które na przykład wypychają ci kosz na pranie, albo kosze. I pierwszą rzeczą jest to właśnie, żeby wyciągnąć wszystko i żeby decydować o tym, co wraca, a nie operować na decyzji, czego się pozbywam. Mam nadzieję, że wiesz, co mam na myśli. To znaczy, ja nie chcę mojej właśnie decyzji skupiać na tym, czy ja mam teraz siły, energię i czy ja się teraz chcę na pewno tego pozbyć i te wszystkie myśli, które będą ci przelatywać w głowie, czy to sprzedać, czy to oddać, szkoda tego. Właśnie już pierwszego tego oporu pozbędziesz się, działając od drugiej strony, czyli wkładam do szafy tylko te ubrania, które totalnie uwielbiam, nie? Które są wspaniałe, które się zawsze dobrze czuję i jestem pewna, że masz chociaż kilka takich ubrań, albo nawet jedno, ale wydaje mi się, że każda z nas ma, natomiast nie widzimy tego, bo 90% ubrań szkoda nam wyrzucić, szkoda się pozbać, bo okazało się nieudanym zakupem, no ale już są w tej szafie, no i ostatecznie zostawiamy, a żeby potraktować szafę, wyczyścić sobie ją ładnie i zostawić taką pustą i zacząć ją traktować jako właśnie taką pustą kartkę, którą zapełniamy sobie ubraniami, które mają nas definiować, w których rzeczywiście chcemy, to uwielbiam w ogóle podejście, w którymi zawsze chcemy być widziane, to znaczy, w których nie byłoby nam głupio, że akurat jak jesteśmy w tym swetrze, to trafiliśmy na swoją jakąś tam miłość z liceum i że wtedy jest nam głupio, no bo ten sweter jest całkiem spoko tak do śmigania, ale głupio nam, jak ktoś nas w tym widzi, no bo to już nie przedstawia tego, jacy my jesteśmy, już do nas nie pasuje za bardzo i tak dalej. I wiele jest takich czynników sprawiających, że jakieś ubranie, no w tej sytuacji jeszcze przejdzie, ale już nie chcielibyśmy właśnie być w tym gdzieś widziani, albo jeżeli byśmy, że na przykład jeżeli spontanicznie mielibyśmy pójść gdzieś na miasto po pracy, no to byśmy na przykład żałowali, że jesteśmy akurat w tym. To kompletnie rezygnujemy z wkładania do szafy takich rzeczy, tylko właśnie te, w których chcielibyśmy być widziani i chociaż oczywiście to najważniejsze jest to, w których się dobrze czujemy, w których się czujemy
Pewnie, fajnie, ładnie i w których chodzimy. Bo często, kiedy się gdzieś tam czyta jakieś wskazówki o tym, jak sobie ogarnąć szafę albo oglądać takie filmy na YouTubie, to wiele jest bardzo inspirujących i tak dalej. Natomiast moim zdaniem to takie podejście, dobra, to jest kupka, nie wiem, zastanowię się, sprzedaję, oddaję, no jest jakimś rozwiązaniem, ale jeżeli już to robiłaś wiele razy i nie dało ci jakiegoś fajnego rezultatu, ja tak miałam, tylko ciągle się pozbywałam, ale za 2 miesiące znowu miałam ten sam problem i znowu musiałam się pozbywać i wydawało mi się to takie no, po prostu syzyfową pracą bezsensowną, bo uważam, że mamy bardzo duże opory, żeby czegoś się pozbyć i nawet podjąć taką decyzję w głowie. To znaczy, tak jak ci wspomniałam, na początku lubię odwrócić ten proces i rzeczywiście włożyć tylko te ubrania, które są super, w których się zawsze świetnie czuję. No i powiedzmy, że na przykład masz, to będą takie randomowe liczby, nie przywiązujmy się do nich, ale że masz powiedzmy 50 ubrań, z czego 5 jest rzeczywiście takich, których naprawdę zawsze lubisz je nosić, zawsze się w nich fajnie czujesz, więc te 5 ubrań, te 5 sztuk ląduje w twojej szafie. No wobec czego zostaje nam 45 ubrań, których no, podejrzewam, że nie chcesz się pozbyć, nie chcesz wynieść do kontenera i po prostu się z nimi pożegnać. Ale teraz pora na taki, powiedzmy, eksperyment, który ja przeprowadziłam i który kompletnie zmienił później moje budowanie szafy. Mianowicie te 45 ubrań, które nam zostało, pakujemy w worek jakiś tam próżniowy czy w jakiś karton i chowamy w takie miejsce, które jest dla nas trudno dostępne. To znaczy nie wyrzucamy tego i tak dalej, ale najlepiej to schować z jakiejś piwnicy albo gdzieś, no żeby to na pewno nie było w szafie i żeby nie było nie wiem, na przykład nisko na półce gdzieś, gdzie możemy po to sięgnąć, wyciągnąć coś, żebyśmy w razie czego byli w stanie z tego skorzystać, czyli nie wywozimy tego do innego miasta, ale najlepiej, żeby to było utrudnione, żeby to było, wiecie, kosztowało wzięcie taboretu i wstanie i wydobycie z tego z najwyższej półki po prostu w szafie w przedpokoju. Coś takiego, żeby po prostu maksymalnie sobie utrudnić dostęp do tych rzeczy i zrobić eksperyment. Polegający na tym, żeby powiedzmy tydzień, w zależności od tego, ile macie tych rzeczy. Równie dobrze to może być miesiąc albo nawet 3 miesiące, ale żeby określić sobie jakiś czas, który będzie do zrobienia, to znaczy, jeżeli na przykład macie 2 t-shirty, to żeby zrobić sobie tygodniowy taki challenge, wyzwanie i zobaczyć, jak będziecie się czuć, kiedy każdego dnia, nie dość, że macie bardzo mały wybór, to zakładacie coś, w czym czujecie się świetnie. I nie ma dni, w których po prostu jest inaczej. Jak będzie wyglądało wasze ranne zbieranie się do pracy i w weekend? Po prostu warto się o tym przekonać, bo nawet jeżeli okaże się tak, że tych ubrań, które rzeczywiście na 100% lubisz, jest tak mało, że nie masz na przykład co założyć realnie, nie masz żadnej rzeczy, którą lubisz i którą byś chciała założyć na przykład w weekend, na miasto gdzieś tam. To da ci pewien sygnał, i to jest tydzień obserwacji, ale przede wszystkim obserwacji tego, jak inaczej wygląda ta codzienność ubraniowa i w ogóle decyzyjna, i to, jak ty się czujesz sama ze sobą, kiedy nosisz wyłącznie to, w czym się czujesz zajebiście. I ja wiem, że jeżeli ktoś nie miał nigdy takiego problemu z ubieraniem się przed wyjściem i tak dalej, to może sobie myśleć, kurde, przecież ja tak mam zawsze. Na przykład mój chłopak tak ma, że on zostawia sobie w szafie od zawsze wyłącznie te rzeczy, które no, najbardziej lubi, w których się czuje świetnie. Jak się w czymś czuje źle, to on tego nie będzie nosił, nie ma opcji, nie? Nie wiem, wydaje mi się, że kobiety mają jakąś taką. Nie wiem, z czego to wynika. Jak macie jakieś pomysły, no to bardzo chętnie przyjmę, ale zastanawiałam się już kiedyś nad tym. Może ze względu na to, że nasze sylwetki się tak różnią i często my jako kobiety bardzo się skupiamy na tym, żeby ubraniami jakoś coś podziałać z tą sylwetką, ze swoją urodą, a facet skupia się przede wszystkim, oczywiście nie chcę generalizować, bo ja wiem, że różni są faceci, ale wiele facetów, których znam, no, opiera się na tym, wybierając ubrania, że nawet jeżeli interesują się modą, nawet jeżeli bardzo się interesują modą, to skupiają się przede wszystkim na tym, żeby to był jakiś zajebisty, fajny ciuch, który sami by uznali, że jakby zobaczyli na kimś, że jest fajny, nie? No, ja na przykład miałam tak, że miałam jeszcze 1000 innych aspektów, które to dane ubranie miało spełnić. No i na przykład
O, w tej sukience ładnie wyglądała moja sylwetka, ale ten kolor był już zły, albo coś mi tam nie grało, materiał mi nie grał i podejrzewam, że ty też masz jakieś takie swoje niuanse, które mogą na to wpływać, więc tutaj no, skupiałam się na tym, żeby to było jednak stuprocentowe. No i wiem, że jeżeli ktoś nie miał takiego problemu, i tak dlatego zaczęłam mówić o tych mężczyznach i tak dalej, no i o tym, że mój chłopak nigdy nie ma takich sytuacji, w których by się czuł jakoś. To znaczy, ja widziałam, jaki komfort u niego powoduje to, że on zawsze miał mało ubrań i zawsze miał same ubrania, które uwielbiał. I przez to wiedział, które chce założyć, bo szliśmy na jakąś imprezę czy coś takiego, on już miał w głowie, co założy i szedł po prostu, jeżeli nawet to było w koszu na pranie, no to od razu to prał i był doskonale przekonany o tym, co chce założyć. I to było fajne, ale wiedziałam, że nie mogę, nie będę miała może kropkę w kropkę, tak jak on, no bo tak jak mówimy o tych różnych niuansach sylwetkowych i tak dalej, to gdzieś tam trudno jest się tego pozbyć zupełnie będąc kobietą. Natomiast ja zobaczyłam, jak dużą, na własnym przykładzie, robiąc ten eksperyment, jak niesamowitą jakąś taką wolność, serio, wolność daje ta eliminacja, że nagle moja decyzja rano jest podejmowana w minutę, nawet krócej. To, jak wydawało mi się zawsze, że kurczę, że trzeba, jak się ma mało ubrań, to trzeba non-stop prać i tak dalej, że to już uniemożliwia na przykład przeprowadzenie nawet takiego eksperymentu. Ale okazuje się, że jeżeli nie masz wywalonej całego po prostu kosza na pranie, non-stop pełnego, ja tak miałam kiedyś, bo miałam tak dużo tych ubrań i cały czas po prostu trzeba było robić pranie, ale myślałam, no dobra, mam dużo ubrań, no to mogę wtedy założyć coś innego, bo zawsze jest coś czystego. Co z tego, że te ulubione rzeczy były akurat w praniu, nie? No. I jak sobie uświadomiłam, że to zmniejszenie wyboru, ale nie tylko samo zmniejszenie wyboru, bo gdybym po prostu randomowo pozbyła się reszty ubrań, to nic by to pewnie nie dało, ale skupienie się na tych, które dają mi taką pełną swobodę i zadowolenie z siebie, z tego, jak wyglądam, które nie wymagają ode mnie na przykład jakiegoś specjalnego makijażu, które już pasują do na przykład butów, które mam, a nie miałam mnóstwo jakichś takich bluz czy swetrów, na przykład mocno wyciętych, a nie miałam żadnych odpowiednich spodni, które by do tego pasowały, więc milion razy zakładałam to przed wyjściem i się orientowałam, że ze wszystkim to wygląda gównianie, no ale przecież jest fajne. No i wkładałam z powrotem do szafy i to było takie bezsensowne. No a ten eksperyment pokazuje, jaki w ogóle, jak codzienność wskakuje kompletnie na inny poziom. Serio, jeżeli mieliście kiedykolwiek problem z tym właśnie, a jeżeli słuchacie tego odcinka, to tak, ale jeżeli mieliście taki bardzo duży problem z tym ubieraniem się rano i nagle się okazuje, że masz tydzień, w którym w ogóle się praktycznie tym nie przejmujesz i zawsze wyglądasz i czujesz się dobrze. I to nie chodzi o to, żeby podczas tego eksperymentu zdecydować, dobra, pozbywam się tych wszystkich ubrań, które mam, tylko na przykład pozostałych, tylko na przykład postarać się go przedłużyć i zobaczyć, jak nam się właśnie funkcjonuje z taką małą szafą pełną tych rzeczy, nie, czy pełną, składającą się wyłącznie z rzeczy, w których czujemy się świetnie, ale to też pozwoli realnie zauważyć braki ewentualne. I kiedy zauważymy jakiś brak, na przykład, kurczę, okazuje się, że w niedzielę idę na obiad do babci, a nie mam butów, które byłyby odpowiednie, to wtedy przeanalizować, czy one są gdzieś odłożone właśnie w tym składzie ubrań, które sobie włożyliśmy do szafy, jako te, które mają być aktualnie nienoszone. I czy to jest coś, co ja bym chciała założyć teraz? Jeżeli żadne z tych butów, które tam mam schowane, nie są odpowiednie z jakiegoś konkretnego powodu, to znaczy, że się w nich czuję, są niewygodne, ten kolor mi nie odpowiada w 100%, to zapisuję to sobie i znaczy, że potrzebuję idealnych butów na dokładnie taką okazję. To znaczy, moim brakiem w szafie jest to, że nie mam na przykład butów, które byłyby na niskim obcasie i byłyby takie niezobowiązujące. I to jest trochę przykład ode mnie w sumie z życia, bo ja miałam długo taki problem, że ja bardzo lubiłam jakieś tam sneakersy, trampki i często mi się zdarzało, znaczy nie miałam jakoś szczególnie, ja nie byłam nigdy taką buciarą, ale miałam kilka par takich butów, natomiast jak się pojawiała jakakolwiek bardziej elegancka okazja, to ja miałam za każdym razem taką panikę, że ja naprawdę nie mam co założyć i realnie nie miałam, nie? Co z tego, że miałam 20 szarych t-shirtów, jak nie miałam jednej pary butów, bo miałam gdzieś tam jakieś szpilki, które nosiłam raz na 5 lat, nie miałam żadnych jakichś takich bardziej eleganckich butów i taki eksperyment pozwala rzeczywiście zobaczyć realne braki, które potrzebujecie uzupełnić, żeby ta szafa dobrze funkcjonowała.
Ja na przykład często miałam tak, że rzadko, często miałam tak, że rzadko. To był mój częsty problem, że miałam jakieś właśnie takie małe okazje, które nie były super, super oficjalne, ale chciałam wyglądać trochę inaczej, nie chciałam iść na przykład właśnie w tenisówkach czy coś takiego. I okazywało się zawsze, że jest ten problem i ostatecznie czuję się źle z tym, jak się ubrałam i nieodpowiednio i tak dalej. I dlaczego ja tego od razu wtedy nie kupowałam, na przykład jeżeli nie dałam rady przed okazją, na przykład już nawet po okazji, żeby mieć na przyszłość. Trudno mi powiedzieć, bo dużo bardziej atrakcyjne wydawało mi się kupienie sobie rzeczy jakichś na co dzień, właśnie kolejnego 30 szarego t-shirtu z nadrukiem i kiedyś nosiłam takie rzeczy. Zamiast, bo ta okazja już minęła, już ten problem mi nie dotyczył. Ja chciałam teraz mieć ubrania na co dzień i po prostu to przybierało naprawdę już poziom absurdu, że ta sytuacja mi się powtarzała na przykład przez całe studia. Przez całe studia nie miałam żadnego stroju na egzaminy, nie? I tak kombinowałam i szłam, nie wiem, w jakichś czarnych leginsach, w czarnym jakimś swetrze, żeby to wyglądało jakby było eleganckie i trochę bardziej eleganckie niż dżinsy porwane, ale zawsze się czułam źle i nieodpowiednio i dopiero sobie kupiłam, jak przyszedł czas na obronę, no nie? Więc no to było przeabsurdalne, nie wiem, czy ktoś aż takich wyżyn absurdu dotyka, jak mi się zdarzało, no ale o tym też wspominam, że ten eksperyment pozwala realnie zobaczyć, na jakie okazje my szczególnie nie mamy co na siebie włożyć, bo często też jest tak, że na co dzień jakoś dajemy radę, ale jak się pojawia cokolwiek troszeczkę innego, to właśnie powoduje problem w ubraniu się. I na przykład jest to pójście w weekend nagle spontaniczne do zoo. I myślicie sobie, że nie chcę zakładać tych shortów i jakiegoś tam topu. I chciałabym założyć coś zupełnie innego i nic mi dzisiaj tak nie pasuje. I zorientować się, jakie to są okazje. Takie właśnie, czy na przykład jakieś niezobowiązujące, w których chcemy po prostu wyglądać ładniej. I jaki typ rzeczy by nam wtedy mógł tę lukę wypełnić i sprawić, że będzie właśnie ciuchem na tę okazję. U mnie na przykład okazało się, że jakaś taka długa, letnia, bawełniana sukienka to jest idealne rozwiązanie na wszystkie takie okazje. I nie chodzi o to, żeby właśnie już otwierać kompa, otwierać wszystkie sklepy i zamówić jak najwięcej rzeczy letnich, bo często później duplikujemy jakieś nasze błędy. Ja tak miałam, że na przykład zamówiłam kolejne shorty albo coś takiego. Coś, co mi się wydawało, że to, co już mam, nie jest wystarczająco fajne, dlatego nie chciałam tego założyć, więc to zamawiam w innej trochę formie. A często okazywało się, że potrzebuję uniformu. To też jest w ogóle coś, o czym chyba często Asia Gloga zapisała. To w ogóle pojęcie uniformu jest fantastyczne i to też mi dużo dało. Chodzi o to, żeby właśnie mieć swój taki jakby mundur, czyli swój najlepszą wersję siebie, jak się najlepiej czujemy w konkretnych ubraniach i na przykład stworzyć sobie jeden taki uniform. To znaczy, nie wiem, na przykład lubicie biały t-shirt, jakieś czarne spodnie, ja na przykład czarne wansy, jakieś tam srebrną biżuterię i rozpuszczone włosy i to wszystko, żeby było luźne i z jakichś tam fajnych bawełny i wiskozy. I to jest, kiedyś sobie stworzyłam taki uniform i to nie znaczy, że ja codziennie chodzę tak ubrana, ale to jest zawsze moja taka bezpieczna sfera, do której wracam, w której się czuję świetnie i różne wariacje na ten temat powstają. I ja na przykład kiedyś miałam tak, że właśnie miałam tylko swój uniform, powiedzmy, codzienny, a jak już się pojawiały jakieś takie inne sytuacje, to się ubierałam w ogóle tak od czapy i w ogóle nie czułam się sobą. Znaczy, zakładałam wtedy coś, co mi się wydawało, żeby pasowało, na przykład latem pasowałaby jakaś sukienka w kwiatki, coś, co kompletnie do mnie nigdy nie pasowało, ale podobało mi się czasem u innych. I myślałam, że to jest dobre na taką okazję, a żeby się tak rzeczywiście zastanowić, jak bym chciała wyglądać w tych sytuacjach, na które zwykle nie mam co na siebie włożyć. I to nawet jest rozwiązaniem, jeżeli macie tylko jeden strój na takie okazje. Bo później, jeżeli stworzycie jeden idealny strój, a nie pięć średnich, w tym jeden beznadziejny, w tym jeden nawet, a jeden idealny, którym możecie później kombinować, zmieniać fryzury, zmieniać makijaż, zresztą same wiecie pewnie. I można bardzo wtedy już kombinować, ale żeby znaleźć ten jeden uniform na każdą okazję, a tych okazji jest więcej niż nam się wydaje, bo ja kiedyś myślałam, jak ktoś mówił coś o okazjach, to miałam na myśli, nie wiem, jakieś pójście na wesele albo coś takiego, a to chodziło właśnie o takie troszeczkę niecodzienne okazje, w których już chcemy wyglądać może nawet nie trochę inaczej, ale wypada troszeczkę bardziej elegancko, albo chcemy wyglądać
w jakiś konkretny sposób. Jeżeli jesteście wrażliwi właśnie na punkcie tego, jaki komunikat wysyła ubranie, no to tym bardziej pewnie wiecie, co mam na myśli, tylko że może nigdy na to nie zwracaliście uwagi. Nawet jak, nie wiem, idziemy nad Wisłę na randkę, po prostu się przejść na spacer. I to nie jest taka okazja, jakbym kiedyś na przykład na to patrzyła, także idę z jakimś na pierwszą randkę z kimś, tylko jestem na przykład już w długoletnim związku i to nie wymaga ode mnie, żebym się jakoś super odstroiła, ale chcę wyglądać trochę ładniej, trochę dziewczęcej i dziewczęczcej, czy można tak powiedzieć, bardziej dziewczęco. I coś takiego zauważycie podczas tego eksperymentu, jakie macie realne braki, jakie okazje powodują, że nie macie co na siebie włożyć. I to jest bardzo duża informacja. No i jeżeli przeciągacie ten eksperyment, polegając na tym, że ubieracie tylko to, co naprawdę lubicie, to pora po jakimś czasie, właśnie w zależności jak długo będzie trwał, przypomnieć sobie, co w ogóle jest w tym worku, w tym kartonie z tymi ubraniami, które odłożyliście. Jak wiele ubrań jesteście w stanie sobie przypomnieć, czy za jakimkolwiek naprawdę tęskniliście? Bo oczywiście też zaznaczam, że wiadomo, to jest taki luźny eksperyment. Jeżeli na przykład by się okazało, że rzeczywiście nie macie za nic na siebie włożyć, no to nikt wam nie zabroni zabrać z tego. Była w trakcie trwania eksperymentu, chociaż wiadomo, lepiej nie. Ile rzeczy jesteśmy w stanie sobie przypomnieć? Bo tak naprawdę, jeżeli całej reszty nie, albo w ogóle za nimi nie tęskniliśmy, to jest jasny sygnał, że warto się tych ubrań pozbyć. No i co to znaczy pozbyć? Bo oczywiście ja wiem, że łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, no bo nikt nie chce wyrzucać na śmietnik, do kontenera też słabo, jak coś jest świetnej jakości i tak dalej, jak nie macie komu oddać, albo nawet wam szkoda jest komuś oddać, a sprzedaż to jest dużo, dużo się trzeba spieprzyć ze sprzedażą, dużo czasu to zajmuje i dużo wysiłku pochłania. Natomiast to w ogóle też jest fantastyczne w tym eksperymencie, że jeżeli byśmy chcieli wtedy siąść przed szafą, tak jak to jest zwykle proponowane w takich poradnikach, i wtedy zdecydować, tego się pozbywam, to sprzedaję, to jeszcze nie wiem, to trzeba podejmować tak naprawdę bardzo trudne decyzje i często nas opór pod tytułem nie chce mi się tego sprzedawać, albo to się nie sprzeda, szkoda mi oddać, spowoduje, że odłożymy tę rzecz z powrotem. A jeżeli mamy w głowie, że my tylko chowamy całą resztę rzeczy, to zostawimy naprawdę te, które uwielbiamy, bo nie będzie właśnie nas blokować ta myśl o tym, jak czy opłaca się, że szkoda, że to jest prawie nowe i tak dalej, nie? Bo nie będziemy czuć tego ciężaru pozbywania się rzeczy i ciężaru decyzji. Więc to jest też takie obejście po prostu tego etapu. No, natomiast przychodzi moment, w którym właśnie musimy się rozprawić z tymi pozostałymi ubraniami. I ja jestem ogólnie za sprzedawaniem ubrań, jak najbardziej. Ja większość, myślę, że 80% szafy, której się pozbyłam, znaczy zawartości, a było tego bardzo dużo. No i tak jak mówię, no z 80% udało mi się sprzedać. Zwykle za no, bardzo niskie pieniądze, ale warto też sobie uświadomić to, że szczególnie jak macie ubrania z jakichś tam sieciówek, z H&M-u, coś to kosztowało 100 zł w dniu zakupu, to jeżeli to wystawiacie na jakiś Vinted, to tak naprawdę zwykle jest warte, nie wiem, 20 zł. No i trzeba przez to przebrnąć, zagryźć zęby i zrozumieć, że tyle to niestety jest warte. Bo no, i napisałam kiedyś o tym tekst na blogu moim chociażby.pl, jak właśnie sprzedawać ubrania w internecie i jakie błędy powodują, że twoje ubrania się nie sprzedają. I właśnie jak tutaj się pojawia ten problem, jak się pozbyć tych ubrań, skoro na przykład nie chce nam się spędzać tyle czasu, żeby robić zdjęcia, sprzedawać, latać z tymi paczkami, to też w tym wpisie o tym wspominam, że ja największej ilości ubrań pozbyłam się tworząc coś takiego jak mega paka na Allegro, to znaczy wystawiłam taką, to nie jest reklama, wystawiłam licytację, w której zrobiłam foty wszystkich ubrań i opisałam je. Tam było chyba z 50 ubrań, słuchajcie, no i była właśnie licytacja bez kwoty minimalnej, także trochę ryzykowałam, ale dużo, wiecie, tam było rzeczy, których bym pewnie nie sprzedała nawet za 5 zł i doszło chyba do 450, także jak sobie policzycie, no to tam była na przykład kurtka zimowa czy coś takiego, więc to nie był duży zarobek, no ale fajnie, nie, no jeżeli można, w ciągu tam cała transakcja trwała około tygodnia, zwrócić sobie w ten sposób około 500 zł na przykład, no to zajebiście, no bo to jednak, mimo że każdą jakbym pojedyncze te rzeczy sprzedawała, to może ostatecznie wyszłoby mi więcej, ale bym to sprzedawała przez długi, długi, długi czas. Także to ci bardzo polecam, żeby obfotografować i wystawić i po prostu na licytację. Są też takie praktyki sprytne, żeby czasem nie wyszło za mało na tej licytacji, ale tutaj tylko ci półsłówkiem wspomnę. W każdym razie uważam, że warto jak najszybciej się pozbyć tych rzeczy.
zdecydować po prostu, która część z tych rzeczy ma szansę się sprzedać. Chociaż tak jak mówię, jeżeli się zdecydujesz na zrobienie takiej paki ubrań, no to naprawdę nawet tam t-shirt zwykły, jakiś już trochę znoszony, on jest w stanie się sprzedać. Ale jeżeli chcesz sprzedawać pojedynczo, no to tak naprawdę tylko jakieś takie rzeczywiście wartościowe rzeczy warto zostawić. Jest sens zostawiać, bo też szanujmy swój czas. Nie uważam, że jeżeli coś masz sprzedać za 5 zł, a masz poświęcić na to, nie wiem, 2 godziny życia albo więcej, to szkoda zachodu i moim zdaniem sensownie jest wtedy wrzucić po prostu ciuchy do kontenera. Oczywiście są sposoby, jaki można się inaczej pozbyć ciuchów i nie jestem specjalistą w tym względzie, bo ja zawsze albo sprzedawałam, albo po prostu wrzucałam do kontenera, ale na pewno znajdziecie fajne teksty na ten temat. To chyba trzeci raz wspomnę Pua Siglogazie, ale ona też stworzyła fajny tekst na ten temat, jak pozbywać się ubrań. W każdym razie ten cały eksperyment, o którym ja dzisiaj mówię, ma pokazać Ci przede wszystkim to, jak wspaniale można się czuć, kiedy zmniejszy się swój wybór codziennie podejmowany i doprowadzi się do sytuacji, w której cokolwiek nie wybiorę, to i tak będzie fajnie, bo w każdej z tych rzeczy czuję się świetnie. To też pozwoli na stworzenie przyszłości właśnie z czasem, jeżeli będziemy przedłużać ten eksperyment. Listy rzeczy, które rzeczywiście potrzebujemy, stworzenie w głowie swoich uniformów na okazję, to jest kolejny etap i na co dzień i na okazję, i później operowanie na nich, ale przede wszystkim, żeby zacząć od budowania, nie od próby zabierania konkretnych elementów, tylko właśnie od budowania od podstaw, takiego, jakie chcemy, żeby to ostatecznie wyglądało. I tutaj polecam w ogóle Pinterest i sobie robienie takich tablic inspiracji. Nie chodzi tylko o ubrania, o konkretne stroje, ale też ja na przykład robię często sobie takie tablice, nie wiem, jak to powiedzieć po polsku, że nie klimat, tylko taki vibe, który chcę przekazywać sobą, swoim wizerunkiem, i na to się też składają na przykład zdjęcia, które po prostu mi się podobają, i to są na przykład zdjęcia nawet jakichś obrazów, w sensie, że jakieś tam mazia i akrylowych, zdjęcia nawet zwierząt, wszystko, co przekazuje jakiś taki albo kolory, albo jakąś taką energię, którą ja bym chciała w sobie przekazywać, która mnie inspiruje. Oczywiście przede wszystkim tam i ubrania, i jakieś takie dodatki, jakieś elementy wystroju mieszkania, i to działa fantastycznie na nas, bo tak naprawdę my jako ludzie uwielbiamy, w ogóle szczególnie kobiety tak mają, że my odnajdujemy przyjemność i taki tak naprawdę rozwój w oglądaniu rzeczy takich inspirujących, pięknych, to bardzo dobrze na nas wpływa. I kiedyś myślałam, że to jest marnowanie czasu, a teraz wiem, że absolutnie nie. Że takie chłonięcie inspiracji, chłonięcie piękna wpływa też na nasze postrzeganie świata, że my widzimy, że ten świat potrafi być taki piękny i też aspirujemy do tego, żeby nasz taki był. Także to bardzo Ci polecam i wypatrywanie na przykład później na tych tablicach jakichś wspólnych elementów garderoby, który bardzo nam się podoba, a którego nie mamy w swojej szafie. I wtedy powolne budowanie tego, opierając się na swoich potrzebach, jeżeli zauważymy w sobie takowe. Bo ja ty nikogo nie zachęcam do tego, co często podkreślam, żeby miał te dwa t-shirty i jedną parę spodni, jeżeli na przykład tylko te okazały się fajnymi, bo z czasem jak najbardziej możemy to poszerzyć, no nie po tym eksperymencie. To właściwie eksperyment służy temu, a nie tylko, żeby ograniczyć się w jego ramach, tylko żeby później budować już sensownie szafę. Jeżeli tamte wszystkie rzeczy okazały się porażką, no to tutaj wchodzi metoda, o której mówię często. Można powiedzieć, że jest moją autorską metodą, którą uwielbiam stosować i która odmieniła całkowicie budowanie mojej szafy, czyli stworzenie czarnej listy. O tym już mówiłam na podcaście, czyli przeanalizowanie, to jest w ogóle idealny moment, jeżeli robicie takie wielkie porządki w szafie. Przeanalizowanie tych wszystkich rzeczy, które nam nie odpowiadają, i znalezienie punktów wspólnych, na przykład jakichś cech kroju, obniżona linia ramion, zabudowany dekolt, taki odcień tego koloru, taki materiał, taka długość. Coś, co łączy te rzeczy i na przykład sprawia, że te czarne jeansy są super, a te czarne jeansy są do dupy, nie? Że na przykład jakieś ułożenie kieszeni na pośladkach. Takie malusieńkie niuanse, które sprawiały, że te ubrania, które okazały się zakupowymi wtopami, no właśnie się tymi wtopami stały. Także wypisanie takiej czarnej listy służy temu, żeby po prostu mocno to przeanalizować, zapisać i nigdy nie kupować już ubrań przejawiających te cechy, szczególnie w większej ilości. Albo później możecie z czasem zauważyć jakieś takie inne niuanse, które pozwalają na przykład na przemycenie czegoś. Ja tak miałam na przykład z obniżoną linią ramion, że ja mam takie proste, szerokie ramiona i uznałam, że nie będę nosić po prostu obniżonej linii ramion, bo to już robi mnie strasznie szeroką, ale zorientowałam się, że jeżeli na przykład mam odsłonięte nogi albo talię, no to, że to się fajnie sprawdza u mnie jednak, nie? Tylko, że właśnie później z czasem się zauważa takie niuanse, ale na początku skupiałam się na tym, żeby czegoś nie powtarzać. Na przykład też miałam wiele jakichś kolorów, które wszyscy uznawali, że mi pasują, mi się nawet podobały, ale nie znosiłam tego nosić. Jakieś tak miałam z takimi
takimi bladymi różami i tak dalej. Nie czułam się w tym kompletnie sobą, chociaż wiedziałam, że mi służą. No, o tym już więcej opowiadałam w innych odcinkach o budowaniu szafy. Natomiast wypisanie wtedy sobie takiej listy sprawi, że to, co ty będziesz dalej, w jaki sposób ty będziesz dalej budować szafę, to nie popełnisz już tych samych błędów i o to możesz być spokojna, jeżeli naprawdę sobie przyrzekniesz, że ta lista będzie przestrzegana i po prostu jak oglądasz sobie ciuchy w sklepie stacjonarnym albo przeglądasz na necie, no to coś, to ubranie przejawia tę cechę, to bez wahania przewijam dalej i szukam dalej, żeby tego błędu nie powtórzyć. I budować szafę tak naprawdę taką, jaką chcemy mieć. I ja wiem, że największym problemem w tym wszystkim jest pozbywanie się rzeczy, ale z czasem, no dlatego też trochę polecam sprzedawanie ubrań, bo człowiek jak się tak namęczy, jeżeli masz dużo rzeczy do sprzedania, to kurde, zastanowi się 100 razy, jak później coś kupi, bo to jest męczące, niewdzięczne. Oczywiście później jest fajnie, jak ta kasa trochę wraca na konto, można w coś sensownego zainwestować, natomiast no jest męcząca to robota, nie? I wtedy też człowiek widzi, jak bezsensowne jest kupowanie, takie bezmyślne. To jest dobra nauczka. No natomiast no wiem, że ten cały proces pozbywania się rzeczy jest strasznie trudny, ale myślę, że ten eksperyment, który przejdziesz, to bardzo ułatwi decyzję, bo jak się pozna ten inny level po prostu codzienności, w którym nie ma problemu z wybieraniem ubrań, zawsze się czujesz fajnie ze sobą, swoim ubiorem, no to naprawdę potrafi ci naocznie pokazać, dlaczego warto i że jest sens, zajebiście duży sens się pozbywać tych rzeczy, że to nie jest tylko po prostu pozbycie się i stracenie pieniędzy, tylko dążenie do czegoś, co da ci dużo radości na co dzień, komfortu i takiego, no po prostu dobrego samopoczucia i rozwiązania twojego, podejrzewam, dużego problemu z dobieraniem stroju. A później można już budować szafę w sposób przemyślany i tego ci życzę, bo to naprawdę daje dużo komfortu, a później kiedy widzisz, że to wszystko to są pewne mechanizmy, co lubisz, czego nie lubisz i kiedy nie zawalasz się cały czas ubraniami, które nie pozwalają ci dostrzec tych właśnie małych niuansów, które sprawiają, że w czymś się czujesz świetnie, czym się czujesz sobą, a w czymś się czujesz do dupy, to później właśnie jeżeli lubisz modę i nie chcesz się ograniczać do bardzo małej liczby rzeczy, później robisz to zupełnie inny sposób, bo rozpieszczasz się tymi ubraniami w takim sensie, że kupujesz coś, co jest tak w 100% zgodne z tobą, z twoim samopoczuciem, żeby czuć się jeszcze fajniej, jeszcze ciekawiej, a nie po to, żeby kolejny ciuch nagle uratował cię z tej spirali, nie mam co na siebie włożyć, ale on nic nie zmienia, bo jest taki sam, żaden i nie mówi nic o tobie i nie jest twój. Także życzę ci zbudowania swojej szafy marzeń, bo naprawdę fajnie się żyje, nie traci się kasy na zakupy i może na początku być może, że to spowoduje, że będziesz chciała zainwestować w jakieś jakościowe, droższe ubrania, no to koniec końców wyjdziesz na tym naprawdę na dobre, bo później nie ma już potrzeby ciągłych zakupów. Można poczuć się z sobą i to jest wspaniałe. Także powodzenia. I zapraszam cię na mojego bloga chociażby.pl, na mój Instagram chociażby. I mojego podcastu możesz słuchać na Spreakerze, Apple Podcast, Spotify i ostatnio też wrzucam na YouTube'a. Jeżeli słuchasz mnie w Apple Podcast, to będę niezwykle wdzięczna za jakąś miłą ocenkę i oczywiście subskrypcję. Także bądźmy w kontakcie. Wszystkiego dobrego, trzymaj się, cześć!